Chcesz z nami lecieć po koks? No, ilu potrzebujesz? Ty i jedna osoba jeszcze. Dobra. Halo? Przyjedź do mnie na plażę po prostu. A po co? Temat syndykatu. Słuchaj, no. Sytuacja wygląda następująco. No tak. Syndykat nie chce wojny. Oni mają tę wojnę w dupie. Ale powiedzieli, że do ciebie i do Travisa mają problem i zbytko nie wiem o co. Tak? Travis mi mówił, że żeście odbili jakiś potężny transport broni. A to wtedy, kiedy ty pojechałeś pomóc Kodiemu, to my mu daliśmy transport. Najlepsze, że Kodiego uwolnił film. I go FIB wyciągnęło. No. A Atlas tak. Też był agent FIB, pamiętasz? Właśnie wiesz, że na jakieś spotkanie tajnych gangusów zadzwoń do Pisika i ci wszystko powie. Tak, to prawda, rozpoczynałem Kripsa. Siema małpa, był u mnie Robocop i szuka swojej dostawy, nie? Którą mu zajebałeś. Szukają po mieście, kto będzie sprzedawał dużą ilość klamek i tak dalej, nie? No tu wyskakuję. Dawaj. Wracając, zamówiłem garaż za 6 tysięcy i z racji, że jestem Polakiem, stwierdziłem, że nie będę płacił 3,5 tysiąca złotych za montaż tego garażu. I zrobimy tak, na streamie ja, Pachura i Pablo Oficjalny będziemy składać garaż u mnie pod chatą. Takie duże klocki Lego. Halo? Przyjedź do mnie na plażę. Po co? Przyjedź do mnie na plażę po prostu. A po co? Temat syndykatu. A, no co jadę? To się nie może udać, wiesz o tym. Ale co, że składanie garażu przez nas? Nie no, to jak szafa z Ikei chyba, nie? Tu trzeba śrubkę wkręcić, tu ten. Na czym to będę stawiał? No na trawniku. Nie no, kostkę położymy pod to. Położę pod to ten. Już dogadałem się z firmą, że im położyli takie kostki. Beton wylać? Po co beton? Brukową kostkę tam. Debilu, pod to trzeba beton? Jak beton? W sumie to nie czytałem tego. Nie jest napisane, że musi być beton. Żeby się trzymało, to będzie się trzymało kostki. No ładnie. Siema. Cześć. Janek, powiedz mi, jakbym sobie kupił blaszany garaż tutaj, nie? W Los Santos. No. I postawiłbym go na kostkę brukową, to może być, nie? No masz jeszcze takie kotwy do kostki brukowej, nie? Co to jest kotwa do kostki brukowej? Przymocowujesz tego blaszaka do kostki brukowej. No. To ci nie odleci w razie W, nie? No. Słuchaj, no. Sytuacja wygląda następująco. No tak. Syndykat nie chce wojny. Co to jest? Zabawki, córki. Stary. Tu wszędzie jest coś jeba. Ty tak poważnie? No. Serio? No. Piotrusia w kapeluszu? Nie. Nie. I to córka się tym bawi? Nie. No dobra. Pewnie. To mów dalej, no. Syndykat nie chce wojny. Nie chce. Oni mają tę wojnę w dupie. Ale powiedzieli, że do ciebie i do Travisa mają problem i zbytko nie wiem o co. Tak? Travis mi mówił, że żeście odbili jakiś potężny transport broni. No tak. Dobrze zadzwoniłeś. 5 teków. A to wtedy, kiedy ty pojechałeś pomóc Kodiemu, to my mu daliśmy transport. Dojechałeś po niego śmigłowcem. Aha. Najlepsze, że Kodiego uwolnił film. Technik przesyła 3 zł. Coś czuję, no. Że z tego garażu będzie lepiej. I Pech chciał, że pewnie miałem o tym nie wiedzieć, ale przez przypadek im na skrzyżowaniu wydzwoniłem Raptorem. A, i on tam był. No. I go FIB wyciągnęło. No. Ale śmieć. A Atlas tak. Też był agent FIB, pamiętasz? No to jest dziwne. A skoro oni wiedzą, że to by? Dziwne. Im transport zajeb... Oni nie wiedzą, że to wy, ja po prostu... A, siłą dedukcji. Ja po prostu pytam, no. Pytasz twierdząco, no dobra. Po prostu oni powiedzieli tak, że nie ma się o co bić, męczy ich ta wojna, ale jak trzeba, to się będą strzelać. Okej. Okay. Tylko żeby wiedzieli, na czym ogólnie stoimy, no nie? Też mi mówi chłop, że ktoś buzardem do nich strzelał ostatnio. A ja. Aha. A wiesz czemu? Nie wiem. Bo mi Kodi strzelał buzardem do domu, czołgami w dom, to ja im strzelałem buzardem. Aha. Oni mówią, że to ja. To ty. No. Tak im powiedzieliśmy. Nie, no serio, no tak. Dobra. Nie no, nie powiedzieliśmy im tak, ale czemu myślisz, że to ty? Bo oni wszystkich wrzucają do jednego worka, tak jak my to robiliśmy na początku. Jak coś złego się dzieje, to jestem ja, ty, Travis. A co wy tego ma? Biedny Travis, TOA, no właśnie, no właśnie, no właśnie. I tu pojawia się następne zagadnienie. Jak ty byłeś człowieku w Ohio na urlopie, to spotkał się z nami pan Cody, Robocop. I on powiedział, że chce mieć też neutralne stosunki. No to niech ma do nas neutralne. To niech ma do nas neutralne stosunki, my mu tylko broń czasami ukradniemy. No właśnie, tylko wtedy już nie będą neutralne, nie? No jak nie? On może być neutralny do nas, a my możemy mu kraść garaż. Transport. Garaż? Dobra. No. Z garażem to jest dobra akurat. Nie no, ale no, nie, bo mi to... Siedzi ci ten garaż w głowie, co? Siedzi. Czy koła?
Jakie trzy koła? Na ile? Sześć! Za co? Za garaż! Tak, a trzy ściany człowieku i bramę do góry otwieraną blaszaną? Ty jesteś chory na głowę? Widziałeś w ogóle? Co to jest? Nie. A chcesz zobaczyć? No pewnie. Chodź ci w telefonie to pokażę, patrz tutaj, hop, ten. Musisz dobra. Teraz zerknąć na mój ekran. Taki Janek, taki! Zobacz. Tak, tak, tak. Normalnie ten garaż ma 15 metrów kwadratowych powierzchni. Więc on jest duży, to jest duży garaż. Czekajcie, gdzie to są plany? Ogólny wymiar zewnętrzny, szerokość 339, głębokość 449 cm. No to 3 metry na 4,5. Ale ty głup, czemu? Czyli mały jest, no jak mały? Nie zmierzyłem w sumie długości BMW. Nie, nie wkurwaj mnie nawet. No ale jak mogę wyprodukować za krótki garaż? Czekajcie, biorę miarę, idę zmierzyć BMW. Kto wymyślił, żeby BMW miało 5 metrów? No mi sklik je, ale to dobrze, bo jeszcze tego nie przywieźli. Wysyłka ile? Bezpłatna. Ciekawe, czy oddadzą pieniądze. Kontakt z nami. No dobra, kontaktujemy się. Dzień dobry, chciałbym jednak nie chcę tego garażu. Ej, ale mogę przecież, na pewno mnie chronią jakieś prawa konsumenta, bo debila na przykład. A wujka małpy poznałeś? Mogę batona zjeść? Może coś batona, nie? Ja ci powiem, dlaczego tak jest. No. Powiedzieć ci? No. Ty widzisz, na jakiej stronie to kupiłeś? Stary. To jest garaż na kociarki jeżdżącej. A jedno samochodu. Stary, była opcja płatności PayPalem, poniosło mnie. Słuchaj, no. Temacik, nie? No. Ja myślałem, że ty masz sedana, się okazało, że chyba kombi. No. Nie no, pan małpa. Pan małpa, no pan lampa, pan garaż, pan butla, zajebiście. Misklik się wydarzył, czekaj, muszę. Ja wiem, ja rozumiem. Muszę jedną rzecz zrobić. Dobra, siema młoda, kim ty jesteś? Ona wyszła z ciebie? No. Cześć, małpa wujek. Mamy. Koczkodan? Jaki koczkodan? Tak, koczkodan. Cześć. Wiesz co, ja robię takim małym dziećmi jak ty? Zobacz, tutaj, zobacz tutaj. Tu. No, i co? No i to jest koczkodan. Czemu? Tak mi nauczył wujek, jak on miał. Wujek cię nauczył, czy ktoś inny? No ktoś inny, ale ja nie mogę powiedzieć. Kto? A tam jest Janek i Janek zbił pana koczkodana. To młoda się bawiła. Tak? Że to jest Janek, tak to? Nie, to jest Franko. To jest mój brat. A tutaj jest Janek? Jestem ja. Tu siedzę. Tutaj, właśnie. Aha, czyli moja maskotka jest, ale twojej nie ma. Nie ma. Czy jesteś gorszy? No tak. Mojej też nie ma i co? Chodź pokażę ci co się chce. A kto jest już na glebie i odklepujesz, więc nie wiem kto jest lepszy. To, tylko nie bierz tego do siebie. Nic nie będę mówił, Harper, wiesz, bo ty to... Bo co? Jajco. Już ci powiedziałem, nie będziemy się całować. Nie będziemy, masz rację. O? Ty wujek całuje z mamy? Nie. Tak. Ale jajca, zobacz na to. A to jest taki prawdziwy koczkodal. Fajny? Siemanko, tu pisikela. Nowa radioka na pelach. Szrypem się nie zadziera. A wujek! Dobra, Janek, ja lecę na miasto. Jesteśmy w kontakcie. Ja nie wiem, kim jest Wiki. My pisaliśmy w ogóle z Wiki jakiegoś SMS-a? Cześć, kim jesteś? Cześć, w sumie to nikim ważnym. Okej, czemu mam twój numer w telefonie? To wczoraj wycelowałeś do mnie bronią i powiedziałeś, że albo ci oddaję samochód, albo daję ci swój numer. Więc statystycznie rzecz biorąc, wolałam ci dać swój numer. Aha, czyli się musiałem zakochać. Dobra, umówimy się? Wiesz co, no ja specjalnie nie bawię się w związki. Ja teraz pracuję nad samą sobą. To dobrze, się składa, bo ja też nie. Możemy się tylko wyruchać raz. No, też nie idę do łóżka, tak o, z kimś. A, to nara. Dobra, to sobie weźmiemy już zlecenie, trójeczka. Przygotuj 1 680 000. Dobra. Gotówki nie ma. Weźmiemy sobie pieka jednego, potem oddamy w razie czego. I amunicji 120, chyba że nie ma tutaj zwykłej. A, nie ma tutaj zwykłej. Halo. Siema małpa. Co tam? Szybki Tony jesteś od dzisiaj, słuchaj. Bo był u mnie Robocop i szuka swojej dostawy, nie? No. Którą mu zajebałeś. No i co? Nie dałem mu numer do prytka.
że szybki prytek mi to zabił. Znaczy, że mnie wynajął. Okay. No, ale szukają po mieście, kto będzie sprzedawał dużą ilość klamek i tak dalej, nie? No, to problem w tym, że my tego nie będziemy sprzedawać, no ale no, oni szukają najbardziej, wiesz, oni najbardziej tych teków szukają jak coś. No kurwa, teki to ja mam właśnie po to, żeby się z nich napierdalać, a nie żeby je sprzedawać. No, oni stracili 15 baniek i podobno nie mają z czego napierdalać, no. Tak o, ludzie. To dobra informacja, bardzo ważna dla mnie. No. Więc jak ktoś to ten. Jak będziesz miał towar, to dzwoń, nie? No właśnie, będę po niego leć. Dobra, dobra, trzymaj się w kontakcie. Jest tu śmigłowiec? Powiedzcie, że jest. Jest. Dobra, parkuję. Cześć, gdzie drugi? Trzyma, no, jedzie chyba. Dobra, i potrzebujemy jeszcze dwóch, tak? No, to czekaj, drynę. Chcesz z nami lecieć po koks? No, ilu potrzebujesz? Ty i jedna osoba jeszcze. Dobra, czekamy na dachu czerwonego parkingu. Dobra, dobra. Jo. Siema, siema. Jo. Dobra, czyli wy w takich maskach jesteście i na czarno, tak? No tak. Ja jestem w krzywczaku, mnie raczej nie będzie widać. Polecam wam moro nosić jak coś, nie? Generalnie w nocy jesteście niewidzialni. Ale pomaga kazała tak się ubrać, więc no. Ja pierdolę. Dobra, kamizelki potrzebujecie. Jakby co, nie słuchajcie Megan w kwestii ubrań, bo ona się nie zna na niczym. Ja zauważyłem. To jest związane tak z modą. A jeśli chodzi o bandaże, nie ma nigdzie bandaży. Ja nie mam. Więc my też nie mamy, bo byliśmy. Trzeba u lekarzy kupić, chyba wiesz? No właśnie, problem, że też lekarzy też. No p***a, na was ubrałem, jak idiotów w sumie. Też tak chciałem, że tak powiesz. Psy? Jakby jest to totalnie... Aha, a, siadajcie. Promasy. Czekaj. No i coś szukają cały czas przy tym czerwonym, bo oni mnie kontrolowali sobie, nie wiem, żebyśmy temu. Po prostu, oni jechali za mną od tego. Jechali na pełnej. Ale to za od tym nie, czasu, za jakimś samochodem jeździłeś. Tracker pewnie. 4 minuty luz. Jakby telefonu możesz użyć od 21 do 22, ale odebrać paczkę może trochę później. Ktoś jeszcze będzie, czy nie? Tak, jest, ja do Balaś. Dobra, zrobimy tak, ja jedną osobę wysadzam na dachu silosa i trzy kolejne rozstawiam po różnych miejscach generalnie, tam dojeżdżamy, zajmujemy sobie pozycję. No i jak jest zajęta pozycja, to dopiero podlatuje, żeby wziąć paczkę. Jasne. Siema. 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 Weź sobie na ręce. Dobra, generalnie przypatrzcie się nam, jak wyglądamy, żeby nie było po tym pobyłek. Nie było. Uważaj na wirnik. Kamizelki? Nie, mamy wszystko. Ile kroków dzisiaj zrobiłaś? 479. Dobra, więc ja jestem ubrany moro, taki zielony, taki ciemny. Więc no, kamieniarka, oni mają maski diabłów i cali na czarno. Wy jesteście na fioletowo, to wiadomo, tak, nie? Rozstawiam jedną osobę na silosie. Ona leży i czeka i obserwuje, jak się zacznie strzelanie, na to dopiero się ujawnia. I wali z góry do tych, którzy się ujawnili, innych przeciwników, nie? Tam jest taki silos generalnie, to pierwsza osoba, która będzie wysiadała. No, a resztę rozstawiam w trzech różnych miejscach. Od trzech różnych stron robimy podjazd na tą bazę. Oni lubią być w krzaku od strony wody, więc jedna osoba może na przykład podpłynąć. Ale to już na miejscu, dobra, dawajcie, lecimy. Dobra. A, jeszcze muszę coś sprawdzić. Dobra, działa. To co, 50 na starcie, nie? Nie puszczę cię, spokojnie. No tak, piątka. Nie puść. Najpierw przelecę śmigłowcem od góry w sumie i wam pokażę, gdzie oni lubią się żyć. Okej. Na pewno jeden z długo może być w krzakach. Oni są w krzakach generalnie pochowani, oni czekają do ostatniej chwili. Jest też opcja tego, że będą na miejscu, gdzie będziemy odbierali kokainę, na takim pomoście. Tam, gdzie obstawialiście się ostatnio. To plan jest taki, że lądujemy śmigłowcem i w momencie, kiedy napierdolimy, po prostu spadamy do wody, nie? I odpływamy. Dobra, dobra. To też nie ma co wchodzić, jak oni mają high ground i tam no, minimalna szansa, że w ogóle uda się cokolwiek zrobić. Dobra. Dobra, szeptam, czy nie wszyscy dobrze słyszą? Tak. Dobra. Tak. Więc tak. Dobra, to kto byś w silosie? Na spokojnie, najpierw ci pan powiem, gdzie oni siedzą przeważnie. Znaczy, gdzie jest jedno ich takie ulubione miejsce. Jak masz tą wysepkę tutaj, po lewej stronie od tego silosa, to tutaj w krzakach lubią być czyki drani z bronią długą. Jeden tam był, to ostatnio dostał na no, więc tutaj na dole lubią być. Jedną osobę wystawiamy na silosie, tutaj na górze. Pomyślę, żeby to zrobić w sumie jako ostatnia. Jako ostatnia rzecz, więc dobra, zrobimy to w innej kolejności dzisiaj. Jedna osoba wysiada tutaj. Ja na silosa mogę pójść. Dobra, idę sam. Dobra, to ty idziesz tam, gdzie na górę. Ty wyskakujesz siwa tu. Ja tu wyskakuję. Dobra, dalej. No właśnie, tam gdzie mówiłem. Nie,
Dawaj. Ja się chyba dostał na wejściu, co? Leży? Dobra, żyje. Aha, leży. A gdzie balaska nasza? Ja skupiam ich uwagę w sumie, więc no. Pomóż, no jak mam pomóc? Jak ja mam dwie bańki przy sobie, nie możemy tam wejść i pomóc. Aha, problem. Myślę, że nasi tam dostali wszyscy. Ten silos to gówno totalne. Myślę, że tym dostał heada takiego instant na tym silosie. Silos został w wejściu. On się chyba healował, nie? Ja się stawiłeś, no ale to co, mam ryzykować 5 milionów, żeby być kolegą i się z całą resztą? Weź, daj spokój. Ciężko co pały piszecie na tym czacie, są po niektórzy, że to jest komedia i tyle. Zostali po prostu na wejściu, Jasiu też tam dostał, byli. W tym miejscu go zdesantowałem i tyle. Źle rozłożyliśmy pionki, dostaliśmy, straciliśmy kilka klamek, nie ma problemu. Balacom się klamki odda i luz. To nie chodzi o to, że go wysadziłeś, tylko gdzie on wysiadł. A, no tak, no. Trzeba robić troszeczkę inne te podjazdy. Ja to muszę jakoś przemyśleć generalnie te nasze wjazdy tam, żeby były bardziej skuteczne. Teraz z paczką? Nic, po prostu nie odebraliśmy zamówienia. Albo pojedziemy się dowiedzieć, co się u Pisikali wydarzyło. Halo? No? Co się stało, że ty masz kupą domu umazany cały? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. No a kto ci to umazał? Nie mam pojęcia, również mówię szczerze. A komu podpadłeś? Właśnie w tym rzeczy ja nikomu nie podpadłem. Ja nic od tygodnia nie robię takiego, żeby komuś podpaść. A tu się odpalają takie rzeczy. Jestem u ciebie pod domem. Nie wiem, no wysłałem ci fotki przecież, nie? No a ty gdzie jesteś? Jedziemy na ten stary dom, gdzie jest z kupą. Okej, okay. To ja idę zobaczyć. To jest na ścianach napisane. Dobra, buźka. Cześć. Czy to nie jest do bana? Stary, ciężko mi powiedzieć. No, widzę koneserzy gównianego kina. O. Napisane gówno El Mucho Pindol wam wyjebie. Znacie jakiegoś pindola? Wy oglądacie ten roleplay u różnych streamerów? Znaczy, inaczej. Problem jest w tym, że zamiast właśnie na jeden taki element napisać raz, zamiast wody gówno, to jest napisane 8 razy. Ale napisane Guacho i Pindol to partnerzy. Aha. Nie wiem, no dziwne to. Jakby niezrozumiała jest ta akcja, nie wiadomo o co z tym chodzi. Będzie gówno. Łóżko ocieka gównem. Jakby to. Wiecie, to zrobić rozpędzić krzesła do góry nogami, ciuchy porozrzucać. Tyle tych, to fajnie, ale tak to bez sensu. Kat wycięty przez El Mucho Pindola. No właśnie to ten pindol jakiś. Dobra, jadę zobaczyć ten, moją chatę, może moją też osrali. Jakby jest to cringe'owe, o. Jakby sama akcja mogłaby być fajna, że zdemolowali dom, ale z racji, że typy siedzą i przed komputerem robią gówno. No to tak kurwa, patrzysz na to z zażenowaniem delikatnym, prawda? Jakby jesteśmy dorośli, mimo wszystko. Miałem sprawę, dostałem numer od swoich chłopaków. Do ciebie słuchaj, sprawa jest taka, że my gdzieś tam się coś znamy, bo kiedyś miałeś imprezę zaręczynową i zapraszałeś, to wbiłem tam kiedyś, my mieliśmy nieprzyjemne zjawisko na grup Sixie i tam wbiłem z małym upominkiem dla ciebie i w sumie wyprosili tam ci kasy, zapomniałem windka, ładunki i wtedy mam sprawę, ale to taką bardziej nie telefon, i z niej obgadać masz czas. Co, jedziemy się spotkać widzowie? Jedziemy się dowiedzieć czego chcę. Jadą oni? O, jest jeden. Ktoś jeszcze jedzie czy nie? Nie wiem właśnie, ale jest jeden. Jaki? Mianowicie... W tym domu nie mamy żadnych broni, na czerwonym nie mamy broni. Ja Marcin chyba kupił nowy bunkier, chyba, z tego co wiem, bo do starego miałem tam ten... Oskiej, ale tam też nie było. Klamki przesyła 3 złote.
Zrespte klamki, zebes nie zapomnę. Do mnie czule. Potrzebuję Janek obstawy. Trzech osób. Problemu. A problemu. Dobra, myślę, czy pieza przyjeżdża. Na długo czy na krótko? Nie wiem, chyba na krótko, ale to jakiś typ do mnie napisał o spotkanie, więc. Dobra, przyjedziemy. Dobra. Nie. O, Janek się kumpluje ze mną znowu. Ostatnio nie chciał się ze mną spotykać. W ogóle ziomek się życzę. Tłumikiem, dlatego go nie słyszałem. No właśnie, a oni dobrze rozstawieni tam siedzą. Trzeba będzie rzucać mołotowy. Generalnie. A ten silos to jest. Nie wiem, tam od razu z każdej strony dostajesz. No może byli gotowi, bo ostatnio dostali. Trzeba będzie pojechać na takiego Perico z chłopakami, jakąś większą grupą. Tutaj przestudiować teren, który my mamy szturmować. Znaleźć najlepsze drogi, pojazdowe i tam działać, bo to bez sensu. To się tak wydaje, no bo to jest. Na przykład, no bo ja teraz 2 miesiące praktycznie w domu siedziałem, nie? To mnie w ogóle tam nie było. No, my po prostu nie studiujemy, nie? Próbujemy znaleźć jakichś takich tych. My musimy zrobić rekrutację ludzi, postawić na taką troszeczkę małe grupy zbrojne, które tam będą siedziały i czekały na nich. Włącza regularną wojnę. Dużo nowych ludzi na mieście, więc szukają roboty. My też tutaj nie mieliśmy takiej osoby, która zajmuje się tak stricte zbrojnymi rzeczami, nie? Wiem. Martin to lata po mieście i tak. Koks na prawo i na lewo rozrzucał i jakieś biznesy robił. Martin jest od zarabiania pieniędzy. Chłopaki! Bo my dopiero będziemy jechali na miejsce. No k***a, do wozu! No, ale... Dobra, broń potrzebna mi jeszcze jakaś. A nie masz? No właśnie, żeby zajebić mi wtedy na kajo. Ale teraz nie masz w sobie? No chodź, podejdź. Masz amo? Dobra. Nie właśnie, wszystko mi zapieprzyli. Dobra, dzięki. O, ty mi powiedział, że zaraz myślę GPS-a, nie wysłał póki co. A my tu stoimy, człowieku, zawinkla i oglądamy. Ja by ps. Rzecz tam ci co mi napisał w SMS-ie. Siema, mam sprawę, dostałem numer od swoich chłopaków do ciebie. Słuchaj, sprawa jest taka, że my gdzieś tam się coś znamy, bo kiedyś imprezę miałeś zaręczynową i zapraszałeś, to wbiłem. I tam kiedyś mieliśmy nieprzyjemne zjawisko na grupsiksie i tam wbiłem z małym upominkiem dla ciebie i w sumie w przeprosiny. Tam ci kasy sypnąłem. Windka, ładunki i tak dalej i mam sprawę, ale to taką bardziej nie na telefon, bardziej biznes obgadać masz czas. No ogólnie ja nikogo nigdy nie zapraszałem na imprezę zaręczynową. Zapraszałeś. Nigdy... Zapraszałeś wszystkich na Twitterze. Wszystkich zaprosiłeś. No. Nawet bezdomny z gitarą przyjechał. Kiedy? No k***a, ja jeszcze przed tym jakby... To było w sumie, no. No. Człowieku bezdomny z gitarą, ci Sony 75 w jego pachą. No tak, bezdomny. No. What up, Sonic? No dobra, to może jednak... Daj mi chwilę auto, Janek. Proszę? Daj mi Harper, chwilę, jaką ty masz wielką dupę, ja p***ole, to jest niesamowite. Tego? Bo ja ją dzisiaj urządliłem. Widać. Jestem przygotowany, mam pełne wyposażenie robocze. No, diholi. On myśli, to że... za idiota to jest idiota. Jeszcze teraz, żeby go auto p***ła na autostradzie i będzie komplet. O Jezus, leży. Nie. Dobra, zostałem GPS-a. Chodź, podjedziemy po niego. On w szoku. Na luzie. Ładujemy się. A to wy strzelacie do mnie? Nie, z nieba. A dobra, myślałem, że pojechaliście. I Janek, widziałeś jak to idzie? Od razu. No widziałem, no. Chciałem to kupić, ale nie wiem, czy chcę. Entity, dobry. Sir. Entity, no. W drugą stronę. A wiesz, gdzie to jest? Tutaj po lewej stronie masz taką, taki zjazd do takich silosów i tak dalej. No nie do kanału, właśnie po lewej stronie. Tam są takie dwie butle, nie wiem, czy to widzisz, po drugiej stronie rzeki. No to on chce się spotkać przy krawędzi dosłownie. A jak można zajechać ten? Bo tu jest most zaraz, taki z mostu do. O, z mostu mnie obstawiajcie, bez kitu, będziecie mi widzieli z góry idealnie. No. Dobra, ja tam wjeżdżam. Na GPS o tym ci wyskoczę. No to let's go, most. Yo, what's poppin'? Właśnie wjeżdżam na jakieś spotkanie tajnych gangusów, zadzwonię do pisikali i ci wszystko powie. A gdzie mam jechać? No, zadzwonię do pisikali. Tak, to prawda, rozmawiałem Kripsa. Aha, dobra, no to Lisa. My się znamy, nie? No ja nie mam pamięci, niestety. No kiedyś tam na imprezie mieliśmy spiny, ale się pogodzili. Te sprawy mam do ciebie, nie wiem czy to prawda, więc napisałem, żeby się zapytał. Krążą plotki, dużo się nasłuchałem na temat koksu. Że tak powiem, załatwiamy sobie jako taki, aczkolwiek nie jest to nam na rękę i słyszeliśmy, że ty możesz być w posiadaniu i mamy pytanie, czy tak jest. Ale nie zrozumiałem początku generalnie. Załatwiasz koks, tak? Sobie. Ta, no. Kupujesz od kogoś. Tak, no, ale po kosmicznych cenach. No, ja słyszałem, że im sprzedajesz, więc mogę ci powiedzieć od balasów. Okej. Tylko no są to duże ceny. Mało a po ile opłacalne. Kupujesz? 950 milionów.
Dobra, i czego ode mnie oczekujesz? Kup na koksu, jeśli to prawda, w jakiejś fajniejszej, tajnej, fańszej cenie. W zamian, czy jest taka szansa? Mogę zrobić coś innego dla was. Okej. Okay. Ja wam powiem, gdzie zdobędziecie paczkę przemytniczą, okay, z której jest bardzo duża prowizja, kiedy mi ją dostarczycie. Mm-hmm. I w zamian za to będziecie dostawali kokainę. Za każdą paczkę, którą mi przywieziecie, dostajecie 1,5 kg koksu. A jak to wygląda z tą paczką? Coś trzeba zapłacić, czy co? Trzeba najeść ludzi, którzy ją odbierają. Okej. Okay. A kiedy mniej więcej to się ten zdarza? Grupa mniej więcej w przedziale 1,5 godziny. Mają 1,5 godziny na to, żeby tam przylecieć ją odebrać. Codziennie na pewno tam są. Okej. Okay. Ja słyszałem o 2 osobach, które się zajmują koksem. Jeśli dobrze rozumiem, to wiem, o kogo chodzi i my się z tymi osobami nie lubimy. Czyli tylko 2 osoby mają tak naprawdę kok, to jedną z grup się nie lubimy, nie? Mhm. W skrócie to nie jest żadna tajemnica, bo większość o tym wie, napisamy się z galaksiokami. Ogólnie to tak, ja was tam wpuszczę, podam wam informację. Jak uda wam się przechwycić ich 3 transporty w ciągu tygodnia, to się dogadamy. Dobra, no mi pasuje. Dobra, to za niedługo się spotkamy i obgadamy resztę szczegółów. A co do klamek, masz coś do ogarnięcia? Znaczy, mamy coś tam, jakiś asortyment, ale no, nie oszukując, trochę poszła inflacja na mieście. Jakieś. Macie pieniądze? Mamy. Ile? 7-8 milionów. Okej. Okay. Mam klamki, mam 50, mam ceramiki, mam vintage, mam wszystko. A coś z grubszego wyposażenia? Można powiedzieć, że tak, tylko czy na pewno chcecie M4 kupować za 2 miliony? No, trochę nie na rękę, ale bardziej, że tak powiem, interesują mnie teki. Jaki od 4 milionów. O, no teraz to poszły w górę, bo wcześniej po 1,5 nawet i dało się. No. Rynek jest bezlitośny, bezlitosny. No, dobra, to najwyżej porobimy jakiś biznes i pójdzie wszystko dobrze, to się jakoś dogadamy co do broni, nie? Tak, będę się odzywał za niedługo. Dobra, no to w sumie to tyle, nie? Mhm. Dzięki bardzo za spotkanie. Dobra, zbieramy się, chłopaki. Czemu piszecie, że jestem idiotą? Zrobiłem jedyny słuszny ruch, który będzie gwarantował mi to, że ktoś będzie stał na kokainie, zanim to zrobi Galaxy i że Galaxy będzie się z kimś tam biło. W razie czego dzwonię do Ziutka. Siema, obstawiacie koks? Tak, jesteśmy na miejscu, czekamy na Galaxy. Więc mam zielone światło, mówię, dobra, to zróbcie tak, że jednego odsyłacie, zostaje ich tam 4. Ja przylatuję, biorę zlecenie, oni się znowu ustawiają w 5. Ja lecę tylko na odbiór i tam mogę mieć Galaxy. Jedną lokalizację wykluczam już z ryzyka. Plus dodatkowo ich misją będzie przejęcie paczki przemytycznej lub będą przejmowali pieniądze Galaxy. To jest k***a giga mądre. Oni sami k***a zrespili się w dobrym momencie w dobre zlecenie. Z giga dobry ten. Aha. Nas tu nie widać. Bomba! Nie. Nie bij ich. Zatrudniłem ich. Kto to jest? Jakaś grupa. Dobra, ale odjedźmy stąd już. A on? To ciekawe. A on tam śpi, on Martina. A Travis? A Travisa nie ma. Nie dzwonił do ciebie? Dzwonił, no. I co powiedziałeś? Nic, bo leżałem. Dobra. Już jest niedostępny, proszę spać. Już pożyć? Chyba tak. Dobra, dzięki za obstawkę. Dobra. 12 milionów na konto. Dogadamy się. Dobra, jedź za mną. Jeżeli oni złapią Galaxy, to ja mam paczkę przemytniczą, którą wymieniam sobie na 3 kilo koksu. Oddaję im połowę za to, że oni ich rozpali i mam za darmo 1,5 kg koksu. Oni mają 1,5 kg koksu za to, że ryzykują klamki i całą resztę i przy okazji jeszcze ode mnie kupują dodatkowo koks.